Pięknie. Witamy Panie Aleksandrze, jak za każdym razem w takim pięknym nastroju. Witamy Cię w Polsce. Dzięki Panu. Mam piękny nastrój. I chodzi o to, Panie Andrzeju, przypominam z lat studenckich słynny romans amerykańskiego słynnego pisarza Johna Steinbecka Zima trwogi naszej. To z Szekspira. Jak brzmi? Zima trwogi naszej. A co my mamy tu? Niby to jest wrzesień, a jest powrót lata. Powrót lata w naturze, w winogronie pana, a jednocześnie mam propozycję określić nasze spotkanie lata nadziei naszej. Wróciliśmy do lata we wrześniu. Chyba tak? Teraz nie jesień. Każda pora roku ma swój urok, tak jak te piękne winogrona tutaj rosną. O, proszę bardzo. Tutaj też, że możemy siedzieć na tarasie i podjadać winogrona. Wczoraj pan mówił, przetrwamy. I tak możemy przetrwać, prawda? Tak. Różne czasy. Lato nadzieje nasze, kiedy my przetrwaliście i przetrwamy. Ja zastanawiam się nad tematem naszego panelu dyskusyjnego, na temat naszej dyskusji, na temat terapii. Bo to, że teraz będziemy organizowali sympozjum jutro, to przy okazji zapraszam osoby zainteresowane na to spotkanie. W internecie jest informacja, u pana też na Facebooku umieszcza pan. Widzę, że śledzi pan Facebooka naszego. Tak. Tak. Starania pana, widać to na całą ziemię. Tam panie panu zawsze gratulują i chcą się spotkać z panem tutaj, kolejkę ma pan, ale ja, mi akurat podstawił pan temat teraz, przetrwamy. Akurat miałem wczoraj panią i to ciekawy temat. Pytam jej, jak przetrwać te jesienne lata, jesienne dni, które ona określiła, czy lata, no bo pani już jest tak 62 lata i uważa, że to jesień dla niej przychodzi. Choć nie uważam, bo my zbliżamy się do tego wieku już, żeby przetrwać. Ta pani zapytała mnie, żebym jak zrobić, żeby ona dalej jeszcze przetrwała, bo już jest wypalona. Denerwuje się, przeżywa. No, czy ma pan jakąś receptę, panie doktorze, na to, żeby ludziom można pomóc, żeby przetrwali te jesienne dni swojego życia? No, wobec pięknych pań, jak śpiewała kiedyś w pewnym już okresie Alla Pugaczowa, no tak. Tym latem spotkała się ze smutkiem, a miłość przeminęła z wiatrem. Ja myślę, że nic w naszym życiu jeszcze nie przeminęło, bo nie czuję się na tyle, bo ja jako terapeuta muszę być dyspozycyjny i motywować innych do działania. Ale tej pani zastanawiałem się, co bym miał jej przedpowiedzieć, żeby ona przetrwała. Powiedziałem, że wobec tego, proszę Pani Aniu, zrobimy taki seans, w którym zresetujemy Panią, bo za dużo Pani się przejmuje swoim życiem. Za dużo ten umysł świadomy, logiczny Pani uruchomiła w swoim życiu, nawet jak Pani nazywa to jesienne dni. Chociaż proszę popatrzeć, jesień się zbliża, a jak pięknie jest. Czyli jesień też może być piękny. Nie gorzej jak w lecie, ja Panie Andrzeju. Winogrona rosną na balkonie, tylko rękę wyciągać. Z tej strony tu gruszki są, tu jabłka są. Nie trzeba z domu wychodzić i możemy przetrwać, tak? I to przemieszczenie zgodne z Freudem. Bogactwo natury musimy znaleźć równolegle bogactwo w duszach naszych poprzez bliskich naturę. Ludzi. Mhm. Czyli ludzie szukają motywacji w świecie zewnętrznym. Słyszałem dzisiaj, że już marihuana będzie w aptekach jako lecznicza, a więc muszą czymś się stymulować ludzie, żeby przetrwać. Ale można przetrwać
powracać do natury, do łona natury, jak my jesteśmy. Mamy środki naturalne w naszej biochemii, co najmniej nie gorzej jak marihuana i nie są szkodliwe, bo to idzie z naszego ciała. I w stanach zmienionej świadomości i odporności również cielesnej, to znaczy z wykorzystaniem fenomena hipnozy, możemy dać taki stan, kiedy organizm będzie produkować nie tylko endorfiny, opiacie, a niektórzy jeszcze nieznane składniki, co najmniej, mało mówić, panie Andrzeju, nie gorzej jak marihuana. I wtedy nie potrzebna orientacja na świat zewnętrzny, bo bogactwo i natura krzyczy od nich. Wszystko, natura jest zewnętrzna, jest natura wewnętrzna. Tam są skarby. I u nas za pomocą naszym technikom możemy dać taki stan i taki model, nawet nie program, a model na przyszłość, a model w całości i duszy, i ciała. I nie potrzebne uzależnienie od ropy, od gazu, od marihuany, od to błędne podejście. Od seksu, od alkoholu, od narkotyków, bo mamy hormony szczęścia w sobie, tylko przed hipnozą, tak? Hipnoza to jest jedna z technik, która daje jak magiczny klucz, wejście do tego stanu. No i tak już się stało, że pan Andrzej, no i między innymi ja, stworzyliśmy te techniki, wypuścili dżinna z butelki i jesteśmy na całe życie, panie Andrzeju, taki nasz los umiędzyniony, że my potrafimy tymi technikami coś zmienić i jeszcze nauczyć innych ludzi, entuzjastów, naszych wiernych, zapalić ich serce na naszych warsztatach. No tak, mówiliśmy o tych warsztatach takich właśnie dla ludzi, dla motywacji, żeby przetrwać, czyli wyzwolić swoje wewnętrzne mechanizmy obronne organizmu do działania. Czyli wszystko jest w nas i ta natura jest w nas. I można przetrwać, tak? Nie tylko te lata 60., 70. i 80. lat. Sekret przetrwania moim prywatnym zdaniem jest kobiecym pierwiastkiem. Bo mężczyzna orientowany zawsze na koniec, żeby zrobić sprawę. A kobieca podejście, uwaga do procesu. Nie to, co będzie, takie nerwicowe oczekiwanie, co będzie dalej. A tu i teraz, piękno procesu, żyjemy teraz, a kiedy orientowany na przyszłość, na dzień tylko co będzie, to okradamy. Okradamy teraźniejszość. Teraźniejszość, tak. I to nie może. I nauczyć, żeby było ocenione piękno tego, co jest, bo czasami skażymy się, teraz nie tak jak wcześniej u naszych przodków, oczywiście to depresyjne podejście. Co będzie, to nerwicowo-lękowe podejście na przyszłość. A na teraz to jest doświadczenie dojrzałości osoby, dojrzała osoba. To no nie... i tak zawsze mówię, tak ważne u ludzi jest tu i teraz, ale ludzie chcą jeszcze dzisiaj nic nie zrobiono, już myśli, jaki będzie koniec tego. Czyli wyprzedzają swoje życie nawet 10 lat do przodu. To jest tak, jak kiedyś też tak szybko żyłem, teraz chcę zwolnić tego życia i szybko jeździłem samochodem. Człowiek jadąc samochodem nawet, bo samochód to jest życie. Jak ktoś jeździ samochodem, tak radzi sobie w życiu. Tylko w naszym już wieku po 50 nie musimy specjalnie śpieszyć się do czegoś, a więc idziemy wolniej. Może zmniejszyć się z tych 120 do 80, jadąc, patrzeć na ten piękny krajobraz i cieszyć się tym, co jest. Dojeżdżałem kiedyś z Wrocławia do Krakowa, tam przyjmowałem w Krakowie, jak wie pan, ulatały tego tam na Warszawie. Pana Zbigniewa, latały, którego od dawna 20 lat bardzo żałuję. Już 16 lat temu to było, bo
99, 2000, rok 2001. Podobnie do Łodzi, dojeżdżałem do Anastazji, pamiętam. Pamiętam ten szlachetny zestaw. Pan Ciszek, Anastazja, pan Wróbel. No. Pamiętam diamenty w przeszłych lat. Gdzie te chłopcy z tamtych lat? Na pewno my z tobą z tamtych lat. No bo ci ludzie niektórzy odeszli. Klinika duszy człowieka w Łodzi. No i to, co my robimy i dla normalnych, zdrowych ludzi. Psychologia głębia. A co pomagamy w terapii? Oczywiście to jako terapeuci. No mówię Ania, czyli Anastazja, bo to Anastazja pseudonim. Nazwała ta klinika duszy człowieka w 2000 roku. A my dodamy i laboratorium duszy, bo czasami ludzie chcą nie tylko być, żeby być zdrowym, a żeby zmienić coś w swoim życiu, bo czasami żyją nie w swoim życiu. I laboratorium duszy bardzo ważne. Możemy pomóc przebudować swoją osobowość, bo nasze techniki mogą pozwolić siebie na to, oparte na psychologii i głębi. Dlatego hipnoza, nie dlatego, że jest jakiś urok, demonizm hipnozy, a hipnoza to jest środek, żeby dążyć do głębi, tam gdzie są korzenia różnych zjawisk, przyczyn, żeby dać jeszcze możliwość zacząć od zera. Ja tylko chciałem dodać wtedy, jak jeździłem tam do Łodzi, do Krakowa, rano wyjeżdżając o 6 czy 5, chciałem być na 10 na miejscu. No i tam na liczniku u mnie zawsze było 120-150 po tych drogach. To jeszcze nie było autostrady. No i łapałem punkty na drodze, mandaty i śpieszyłem się. Gdyby ktoś powiedział mi, co ja widziałem po drodze, to nie wiem. Ciągle do przodu, powiedzmy 15 lat temu czy 20. Ale dzisiaj to trzeba zmniejszyć to, zredukować o 1/3. I tak też mówię do swoich pacjentów, zwolnić się dzisiejszym dniem. Cieszyć się dzisiejszym dniem, każdą chwilą życia, ale nie myśleć będzie jutro. Co jutro będzie, to jest co dzisiaj będzie, bo to co dzisiaj siejemy, to będzie jutro. Dzisiaj jest uczucie miłości, radości, szczęścia, zadowolenia. No i takie powinno być jutro. Młodzi mogą żyć jutrem, bo oni budują dom, budują życie, zbierają pieniądze i kiedy to już jutro przyjdzie ten dom pobudowany, to się wtedy rozwodzą, bo za szybko żyją, za szybko, zapomnieli o sobie. A więc zradzę, żeby tylko wrócić do tej natury, do tych pięknych, jak tu mówimy, drzew i przez naturę do siebie, bo to wszystko w nas jest. Nam nic zewnętrzne, żadne stymulatory, tabletki, różnego rodzaju alkohol, narkotyki, papierosy. Ja nigdy nie miałem do tego ciągnoty, do takich uzależnień. Mnie to bardzo nie odrzucało, po prostu obojętne było i na dzień dzisiejszy również. Żeby tam alkohol dawał szczęście jakiejś człowiekowi, to tylko może przyjemna dyskusja po alkoholu, bo człowiek rozluźniony. Ale niektórzy potrzebują alkoholu dlatego, żeby cóż, przepić, zabić się, weselić się, ale nawet i siebie karać, bo poniża się siebie po alkoholu. Tak naprawdę głupieje człowiek, a po co to, jak można żyć naturalnym życiem. Panie Andrzeju, na poziomie, na pół żarta, na pół serio. Bo pan, moim zdaniem, jak i ja między innymi, jest bardzo podatny na sugestie. I czytałem na wspaniałych drogach polskich, kierowca zwolni się. I teraz dotarło to do pana na wszystkich poziomach, a nie tylko na drogach, ale na poziomie życia, na poziomie egzystencji, kiedy trwamym i przetrwamy. I ja jeszcze podkreślam, że ponieważ istnieje, jak mówiono w mediach, Ministerstwo Skarbu, to mam propozycję na poziomie metafory, żeby było Ministerstwo Skarbu Duszy i pana ministrem Skarbu Dusz Ludzkich. Pan zasługuje na to. Dobra kawka? Tak. To też tak. Stymulator. Oprócz tego, że to jest stymulator,
jest rytuał, jak w Japonii, rytuał herbaty, a u nas rytuał pewnych napojów, między innymi kawy też. Kawa też. Smakuje kawa, myślę, że nie głupieje człowiek po kawie, co? O, tak, ale my możemy, potrafimy bez wszystkich bodźców zewnętrznych zrobić tak, żeby wszystko było z wewnątrz i była wewnętrzna kawa. Blask, który byłby w brązowych oczach. Przez serce do gwiazd, jak tam jest. Lub morskie kolory oczy pana. Lub moje kolory kawy. Tak, i tak myślę, tej pani poradziłem sobie, żeby przetrwać, to trzeba zwolnić troszkę. To przyjedzie się w tą drogę spokojnie życia i nie gonić już do przodu tak bardzo, jak młodzi to robią, bo dawniej można było gonić. Później człowiek budzi się po tym takim wyścigu do siebie, do swojego wnętrza, że doznać to, co ważne jest przez duszę i ten spokój duszy. Dusza potrzebuje spokoju, natury, przyrody, odpoczynku. Także rozwinął pan mi ten temat przetrwamy. Oby nie narazić się, jest taka telewizja chyba przetrwamy, słyszał pan o niej? Nie, to telewizja trwamy. Trwamy. A u nas rozwinięcie tej idei, bo już 21 stulecie. I które, mam nadzieję, przetrwamy. Będziemy wspólnym ze sobą, zdaniem. Z sobą pracować, także ja ten temat rozwijam dlatego, proszę Państwa, żeby przetrwać, trzeba zwolnić trochę, mniej się spalać, a przeżywać każdy dzień z radością, zadowoleniem, uczuciem ciepła, miłości jak jest. Można w sobie szukać tej miłości, jak nie ma. Nie musi być to koniecznie na zewnątrz. Ktoś ma nas miłować, bo my sami siebie nie możemy miłować, kochać. Choć troszeczkę, a jednak przedłużyć szlak do ostatniego azylu Wysocki. Powoli. Powoli do przodu. Dusza by miało być zwolniejsza. Wpierw, żeby zwolniła dusza, trzeba ją obudzić, że ją się ma. Obudzić, sprowokować rezerwy z głębi za pomocą naszych technik i wykorzystać nie tylko ogień dla ognia, a dla konkretna, żeby zapalić ogień serca, oświetlić duszę, pokazać drogę, a wybór należy do ciebie. Nie naciskamy, a dajemy możliwość człowiekowi kolejny raz coś zmienić, bo człowiek, nawet pesymista w depresyjnym stanie, nieświadomo wierzy, że on potrafi. Bez tej nadziei on nie może żyć. I kolejnym razem idzie się ponowno po każdej klęski, on chce zaczynać od zera. I my, nasz duch, panie Andrzej, pomóc w tych namiarach. Dobrze, że chcemy coś zmienić w swoim życiu, zmieniając chociaż trochę, ale ludzie chcą siebie zmienić najczęściej, bo... Nie chcą zmienić siebie. Jednocześnie nie, chcą i nie chcą. I chcą i nie chcą. To dysocjacja, rozszczepienie. I to jest konflikt, kontrowersje. I areną bitwy dusza człowieka. Jak mówил Хенрик Хайне, немецкий слынный поэта, та щелина, которая поделила целый свят, идже через мое сердце. Поделила целый свят, так? Ну, целый свят. О всех двух энергиях. И идже через мое сердце. Через плюс и минус, так? Mamy tą energię, która dzieli cały świat. Gdyby to był jeden wymiar, plus, minus, a ich
wiele, bo świat jest wielowymiarowy, czasami z tego Tarasa obserwowało, pan pamiętam, podejściu, tęciu, jako mostek przyszłość naszej duszy, tęcia. No wczoraj obserwowaliśmy z tarasu tutaj pełnię księżyca. No tak. No. Byliśmy tu, jak mówiono, w pełni księżyca. Odczuwaliśmy jeszcze spokój, filozoficzny humor, gwiazdy, które coś mówią. No i to na to widzieć należy, tak? Trochę. Żeby człowiek był w zgodzie sam z sobą, ze światem wewnętrznym, a jak w zgodzie ze światem wewnętrznym, to i zewnętrznym. Ja nawet teraz na poziomie aforyzmu, panie Andrzeju, godność człowieka z samym sobą jest ważniejsza od umiejętności życiowych. No myślę, że to, co my uczymy imagoterapii, hipnoterapii, to jest właśnie to, co ludzie powinni doświadczyć, żeby wrócić do samego siebie, żeby pobudzić siły wewnętrzne organizmu, żeby nie móc szukać tych stymulatorów w świecie zewnętrznym. O tym pan też pisze na swoim Facebooku, na swojej stronie, zauważyłem. I nawet ta wizytówka, którą oglądałem wczoraj, bo uzgodniliśmy, że od dzisiaj, tak, przyjmuje pan tutaj u nas, bo wczoraj miał pan dwie osoby, dzisiaj też. No i pytają, co może doktor Daniłów pomóc. No myślę, że nie zmienia pan człowieka przed swoją terapię, ale może... Nasze podejście pokazać możliwość zmian i pomóc człowiekowi. Wybór należy do człowieka. W tym różnica między nami a pedagogą. Bo pedagog i to była rola naciska. A my pokazujemy. I kiedy będzie prośba, pomagamy zmienić. A pedagog już rozkazuje. No tak, no, na tym polega nasza metoda imagoterapii, żeby jednak dotrzeć do swojej podświadomości, do swojej duszy. Więc zapraszam, bo widzę, ludzie dzwonią w sprawie spotkania z panem. No i tutaj proszę powiedzieć, czym pan może pomóc. Co? No najpierw, czym może pomóc, jeśli widzi, czym pomaga pan. Dlaczego jest pana sukces? Moja analiza, prywatna analiza. Bo imagoterapia najważniejszym składnikiem metody pana jest emocje. Emocje są, panie Andrzeju, katalizatorami różnych procesów. Bo inaczej nie będzie reakcji alchemii duszy, językiem barandowskiego. Alchemia duszy, alchemia słowa, alchemia duszy, tak? Trzeba wzmocnić emocjonalne. To jest katalizator, kiedy idzie chemiczna, alchemiczna, duchowa reakcja. I pan pomaga, kiedy bierze klasyczne techniki, ale imago to fantazja. Nie trzeba lekceważyć fantazji, bo najpierw, jak mówiłem, ona emocjonalna. Z tego powodu moje hasło – fantazji rematerializują. No tak, może fantazja, myślę, że wyobraźnia twórcza. My w imagoterapii tworzymy tu właśnie twórcze działanie i myślę, że to, co jest niemożliwe świadomie, to jest możliwe wszystko, kiedy jest możliwe nieświadomości wyobraźni. Jeżeli będziemy widzieli wyobraźni, że jest możliwe, tak będzie w życiu możliwe. Wykorzystujemy nieświadomość, ale na końcu zawsze analizujemy, zawsze robimy strukturę, nowy układ. Jak mówił Freud, w końcu wszystko musi być przeanalizowane. Ale potem, później, a najpierw dać aktywację tym żywiołom. A później stworzyć za pomocą tego źródła nową rzeczywistość. Budujemy, panie Andrzeju.
jest pewne niebezpieczeństwo, to odwaga, to nowa rzeczywistość. A mówimy, pan mówi skromny, robię terapię, robię korekcję. Nie, pod tekstem działalność pana to jest budowa nowej rzeczywistości. No ja jestem szczęśliwy, że czasami jest uczestniczył z panem w tym procesie. No ja jestem zadowolony, że pan przyjeżdża tutaj i myślę, że panie doktorze, przetrwamy wobec tego, tak? No nasze nowe hasło na poziomie propozycji dla całego szlachetnego społeczeństwa. Przetrwamy. Przetrwamy. Dziękuję. Przetrwamy.